Cześć, zobaczcie, dzisiaj jesteśmy nad takim stawem, który przestał działać po 12 latach i tutaj mamy ciekawy przypadek złoża, w którym nastąpiła kolmatacja. Marcin, coś powiesz na ten temat? Z tego rodzaju rozwiązania były przed wieloma laty stosowane. Generalnie w tej chwili prawie są już nieużywane, ponieważ krótko mówiąc, są one tanie, nie potrzeba stosować filtra mechanicznego i tak dalej, natomiast źle kończą, po prostu za jakiś czas jest to nie do naprawienia, bo trzeba wszystko usunąć i zbudować właściwie na nowo. Dlatego jak gdyby w tej konkurencji zwyciężyły filtry, które są zasilane od dołu po uprzedniej filtracji mechanicznej. Tak, dlatego my stosujemy w naszych rozwiązaniach komory filtracyjne, które nam czyszczą mechanicznie wodę i woda na filtry idzie już oczyszczona od dołu. Tak? Tak to wygląda. Co tutaj się zadziało? Ja będę robił przebitki, na razie powiemy tylko, że właśnie ta woda, która brudna z całego stawu szła na złoże i miała być zaciągana od góry, cały ten brud osadził się na samym wierzchu i z biegiem czasu zatkał po prostu. To jest brud, glony, bakterie, taka błona biologiczna i to, ten proces właśnie nazywa się kolmatacją złoża. Także tak to niestety wygląda. Zaraz wrzucimy, zobaczycie jak to wygląda w przekrojach. Efekt jest taki, że mówię, jest u góry taka, no takie bagno, taki syf, bariera i dopiero później pod tym są, widać kruszywa. Nawet system korzeniowy rośliny wolały wytworzyć właśnie w tym miejscu, gdzie mają więcej tych składników pokarmowych i więcej wody niż w samym żwirze. Także pamiętajcie, unikajcie tych rozwiązań po prostu. Można jeszcze dodać, że materiały, które zastosowane tu były, wydzielają więcej fosforu niż są w stanie zgromadzić. Także ten system raczej zanieczyszcza zbiornik niż poprawia. Dokładnie, czyli mamy dwa błędy tak naprawdę. I tutaj zobaczcie, woda, nalaliśmy wodę i ta bariera powoduje, że ta woda stoi po prostu, tak? Ona oczywiście się przesączy za jakiś czas, ale to nie jest taki efekt jak wlewanie wody do żwiru. Po prostu stoi. To świadczy o tym, że mamy tą kolmatację. No i tutaj zobaczcie, wylejemy wodę na żwir i zobaczcie, praktycznie cała woda natychmiast wchodzi w żwir. I tak powinno pracować to złoże. No tam jest ewidentnie zatkane. I na sam koniec, w podsumowaniu, zobaczcie, jeszcze raz pokazujemy to stare rozwiązanie, gdzie woda jest zaciągana od góry, bez uzdatniania, bez mechanicznego czyszczenia. W związku z tym to złoże od góry zatyka się w procesie kolmatacji. Jest to niekorzystne rozwiązanie. I oczywiście to nowsze rozwiązanie w tej chwili, to są typy stawów od trójki tak naprawdę, czyli mamy komorę filtracyjną, w której woda jest oczyszczana mechanicznie, jest to jeden z procesów i te zanieczyszczenia zostają w komorze. Woda oczyszczona dostaje się na złoże, dzięki temu system działa poprawnie przez wiele, wiele lat. Te zanieczyszczenia można sobie z komory spokojnie odkurzyć, usunąć. Dzięki bardzo, do usłyszenia.